Powiedz mi, Panie, Panie, powiedz mi, jak mam za Tobą dzisiaj, Panie, iść? Powiedz mi, Panie, Panie, powiedz mi, czego chcesz ode mnie dziś? Powiedz mi, Panie, powiedz, Panie mi, czego ode mnie, Panie, chcesz? Powiedz, o Panie, Panie, powiedz mi, całym sercem słucham Cię. Czy iść za Tobą? Powiedz, powiedz mi, Panie. Znaczy, Panie, zaprzeć się siebie. Cóż znaczą te słowa, Panie, dla mnie? Powiedz mi. Przecież krzyż to przyjmowanie osądów, przyjmowanie uderzeń, upadki, choroby, trudy, baty słów, poniżanie, obnażanie, konanie aż po śmierć. Serce moje, rozważ to,
co jest wolą Boga Ojca. Serce moje, rozważ to, co mówi Boży Syn. Serce moje, rozważ to, rozważ to, serce me. W cichości serca mego rozważam, Panie, Twoje zaproszenie, w którym szanujesz wolność serca mego, wolność duszy mojej i ciała mego. Daj mi chwilę, poczekaj. A dam odpowiedź. Mówisz do mnie, bym cię naśladował. Pozwól mi teraz, Panie, zanim podejmę decyzję, spojrzeć sercem na Twoją drogę krzyżową. Sam nie jestem sam, dajesz.
również Weroniki. Tak wiele ich mam, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie, że pokazałeś mi, jak mam za Tobą iść, że na tej drodze nigdy nie będę sam. Dlatego, Panie, teraz odpowiedź Tobie dam. Chcę, Panie, tak, Panie, chcę, Panie, chcę wziąć mój krzyż. Tak, Panie, chcę za Tobą po drodze, Panie, iść. Pójdę za Tobą, Panie, pójdę.